Cze, dzisiaj porozmawiamy o Iruce Umino, postaci bez której anime mogłoby wyglądać znacznie inaczej. Zapraszam. Standardowo to najlepsze komentarze poprzedniego odcinka, a to są moi wspierający, bez których ten kanał by wyglądał znacznie inaczej. W dzisiejszym odcinku przedstawię historię Iruki, ale bardziej chcę postawić nacisk na to, kim był dla Naruto i jak go uchronił przed samozniszczeniem. Także Irukę poznajemy już w pierwszym odcinku jako nauczyciela akademii. Na swój sposób był niezbyt miły dla Naruto, a na pewno surowy. I tak mogłoby się wydawać, jeśli oglądaliśmy to jako dziecko. Ale czemu się dziwić, w końcu młody Naruto robił pranki w wiosce, nie chodził na lekcje, był nieukiem i był bezczelny. Był też drugi powód, dlaczego go tak traktował. Jak zwykle chodzi tu o nienawiść. Iruka nie traktował Naruto jednakowo z innymi uczniami, obwiniał go o to, że to on zabił jego rodziców, co istotnie nie było prawdą. Demon, który był zapieczętowany w młodym Uzumakim, to zrobił. Jednakże Iruka szybko zauważył wiele podobieństw w stosunku do Naruto. W końcu przez to, że jego rodzice zginęli w młodym wieku, to i jeden i drugi z początku byli samotni, psotni i nie mieli żadnego celu w życiu. Dopiero po wydarzeniach z pierwszego odcinka można było zobaczyć, jak wiele Iruka w tamtym momencie wniósł w życie Naruto. Po pierwsze, był w stanie oddać za niego życie, pomimo tego, że do tej pory traktował go z pogardą. Po drugie, w zasadzie przyznał się do błędu, że traktował go źle przez pryzmat ogoniastego. No i po trzecie powiedział też, że pomimo, że nikt go nie akceptuje, to jest zdeterminowany i bardzo się stara. Na co dowodem było chociażby to, że pokonał Mizukiego i stworzył naprawdę wiele klonów, które mu w tym pomogły. Po wszystkim Iruka awansował go na pełnoprawnego genina, co tylko pokazało, że wszystko co powiedział przedtem było prawdą. Był to naprawdę znaczący moment i choć prawdopodobnie każdy, kto to oglądał, ma tego świadomość, to nie każdy się zastanawiał, co mogłoby się zdarzyć, gdyby Iruka potraktował go wtedy jak śmiecia. Nawet nie trzeba szukać daleko. W tym samym anime, kilkadziesiąt odcinków później, mamy osobę, która jest odzwierciedleniem Naruto. I mowa oczywiście o Garze. Możemy śmiało założyć, że gdyby nie akt akceptacji Iruki w stosunku do Naruto, to ten stałby się pałającym nienawiścią do wszystkich dzieciakiem. Mało tego, posiadał on najsilniejszą ogoniastą ze wszystkich, która mogła ponownie nabroić w wiosce liścia. Nawet jeśli Kurama by w pełni się nie ujawnił w momencie, w którym Mizuki i Iruka wymieniali się zdaniem na temat demona w Naruto, to stałby się on jeszcze bardziej samotny, czułby się oszukany i zgorzkniały, patrząc na świat aż za dużym dystansem. Bo czy nie było tak do tej pory? W końcu jego wygłupy były tak naprawdę szukaniem atencji i akceptacji. Były one nieudolną próbą pokazania takiego: hej, mam poważny problem, z którym sobie nie radzę, zauważ mnie. I cóż, jak to bywało już niejednokrotnie, bardzo łatwo jest to porównać do świata realnego. Ludzie bardzo często szukają pomocy, nie mówiąc o tym, albo twierdząc: nie, nie, wszystko jest okej. I większość osób wie, że wcale nie jest okej, ale znacznie wygodniej jest po prostu tematu nie poruszać i udawać, że problemu nie ma. Przez co ludzie jeszcze łatwiej padają w dół, nie widząc szansy na jakąkolwiek zmianę w życiu. Uważam, że z Naruto mogłoby być podobnie. Jeśli w końcu nie otrzymałby tego, o co tak naprawdę ciągle walczył, czyli o zauważenie, to jego radość z życia by malała, a on sam poszedłby w stronę nienawiści, jak jego kolega z drużyny. Nikt się zły nie rodzi, każdy jest kształtowany od małego i zachowuje się tak, aby przetrwać, bo wola życia jest jednak najsilniejszą rzeczą, jaka nas przy nim trzyma. Jeśli jej nie ma, to już jest naprawdę krytycznie. To mniej więcej chciałem przekazać przez ten filmik, a tymczasem lecimy do tematu Iruki, bo to co zrobił na początku anime już doskonale wiemy. Iruka przede wszystkim jest bardzo pozytywną postacią, ma wielkie i miękkie serce. Bardzo dba o swoich uczniów i stara się wszystkim pomóc jak najlepiej, obserwując wszystkie ich postępy. Nie oznacza to jednak, że jest jakoś mocno nadopiekuńczy i wszystko im idzie na sucho, bo oczywiście jeśli sytuacja tego wymaga, jest on w stanie krzyknąć na swoich uczniów, aby ci się podporządkowali. Mimo że spotkała go tragedia w młodym wieku, był on cały czas życzliwym gościem, do którego przykładowo wcześniej wspomniany Naruto czuł respekt. W końcu, kiedy ten zaprosił go na ramen, ten od razu przyspieszył i się ucieszył niesamowicie.
Tak jak już mówiłem, Iruka był raczej opiekuńczym i miłym gościem, ale przykładowo to, że nie przepuścił Naruto na Genina, nie było decyzją robiącą mu na złość, a raczej chęcią, by Naruto bardziej się zmotywował i osiągał lepsze wyniki w nauce. Jego mentorem był trzeci Hokage, który opiekował się nim jako dziecko i był też bardzo mądry, a dodatkowo dzięki niemu uwierzył on w wolę ognia i mocno się jej przez całe życie trzymał. Chciał wychowywać dzieci jak najlepiej, ponieważ uważał ich za podwalinę wioski liścia i był gotów oddać za nie życie, co w sumie pokazał, gdy ochronił Naruto własnym ciałem. Później, gdy Kakashi zgłosił swoją drużynę do egzaminu na Chunina, Iruka zaniepokoił się, obawiając się, że może być to dla nich za wcześnie. Dlatego też przebrał się on za ninja z Amegakure, żeby sprawdzić ich umiejętności. No i cóż, Naruto go przechytrzył, Sakurze udało się od razu zauważyć podstęp genjutsu, a Sasuke bez problemu uporał się z Iruką. To po raz kolejny pokazuje, że Iruka troszczy się o swoich uczniów, choć już dawno nie byli pod jego skrzydłami. Niedługo później, gdy Orochimaru wraz z Suną zaatakowali Konohę, Iruka eskortował swoich uczniów do schronów i obiecywał im ochronę nawet kosztem własnego życia. Milutko, mimo tego, że ciągle to jest ten sam Iruka, który nie jest zbyt silny. Kolejnym bardzo ważnym wydarzeniem w historii Iruki i Naruto była ich rozmowa po śmierci Jirai. To była najsmutniejsza rzecz w życiu Naruto do tej pory. Co prawda początkowo nie chciał on z nim rozmawiać, ale Iruce udało się go znaleźć samego w nocy, gdy ten płakał po swoim mistrzu. Powiedział mu on wtedy wiele ważnych rzeczy, takich jak to, że Jiraiya zawsze go chwalił, traktował jak swojego wnuka, co jak się później okazało miało swoje podwaliny, bo trenował on czwartego, który był ojcem Naruto, więc można powiedzieć, że po części był jego takim przyszywanym dziadkiem. Iruka był jedyną osobą, która była w stanie go wtedy pocieszyć i powiedzieć odpowiednie słowa, aby ponownie Naruto stał się zmotywowanym bohaterem. Był to jeden z niewielu momentów, który mógłbym oglądać w kółko i za każdym razem chwyta za serce. Następnym ważnym momentem dla fabuły i tej postaci był ślub Naruto, który poprosił Irukę, aby ten zastąpił jego ojca na ślubie. Iruka doznał wtedy wielkiego zaszczytu ze strony Naruto i był to kolejny bardzo ważny moment w jego życiu. Jego ulubieniec, wychowanek proszący go o coś tak ważnego. To tylko pokazuje, jak nadzwyczajna relacja to była dla jednego i drugiego. Wtedy też Iruka, przytłoczony emocjami, zaczął wspominać dawne czasy i utwierdził się w przekonaniu, że chce nadal uczyć i że gdyby nie Naruto, mógłby skończyć tak samo jak Mizuki. Później w Boruto jeszcze to wszystko potwierdził, zostając dyrektorem akademii. Jeśli chodzi o jego umiejętności związane z taijutsu, ninjutsu i genjutsu, to oczywiście one bledną w porównaniu do któregokolwiek z jego uczniów, natomiast nie to jest najważniejsze w tej postaci. Niemniej jednak ma on kilka interesujących umiejętności. Potrafi chociażby stworzyć barierę, posługiwać się transformacją natury, ponieważ opanował naturę ognia, wody i yin. Potrafi też używać genjutsu, może nie tak silnego jak Itachi, ale coś tam potrafił. I dodatkowo też umie wykorzystywać echolokację. Co może być takim małym easter eggiem, ponieważ Iruka znaczy delfin. Podsumowując, Iruka Umino, mimo że jest postacią, która się pokazuje w anime bardzo rzadko, jest naprawdę ważną postacią. Naruto sam przyznawał niejednokrotnie, że bez niego nie byłby w miejscu w tym, którym jest i ja się z tym w pełni zgadzam. Bez tej postaci mogłoby być tak naprawdę krucho z psychiką Naruto, a bądźmy szczerzy, to najgorszy scenariusz pod słońcem. Iruka jest po prostu dobrze napisaną postacią, pozytywną, bardzo ważną dla fabuły, pomimo bardzo rzadkiego pojawiania się właśnie w niej. I tym bym chciał zakończyć ten odcinek. Zapraszam jak co niedzielę o 12 na kolejny i nie zapomnijcie lajkować, dać łapkę w górę i polubić ten filmik. Cześć!